Towarzysze, mamy sobotę, 10 marca 2018 roku. No i miałem troszkę inne plany na tą sobotę. Już o tej porze film miał być nakręcony. No ale niestety tutaj posłanka Platformy Obywatelskiej pokrzyżowała mi plany. Niejaka Mirosława Nykiel, jeśli nie przekręcam nazwiska, właśnie złożyła donos do ministra Ziobry na stronę internetową, facebookową 1 maja info, więc tutaj szybko tutaj zmodyfikowałem moje plany na sobotę, żeby zrobić kampanię, nagłośnić sprawę, kampanię Solidarności właśnie tutaj z portalem 1 maja info. No tutaj w momencie kręcenia tego filmu pojawiła się notka na portalu facebookowym tej całej posłanki, że podobno 1 maja info skasował tą notkę o Stalina. Bo wszystko tutaj poszło o Stalina, właśnie 5 marca obchodziliśmy rocznicę, 65. rocznicę śmierci Stalina. No i mam nadzieję, że nie jest to prawda. Mam nadzieję, że towarzysze z 1 maja info tego Stalina nie wykasowali. No w każdym razie, czy go wykasowali, czy nie, go nie wykasowali, no możecie tutaj, towarzysze, pozdrowić ode mnie panią Nykiel i powiedzieć ją, no, że u mnie Stalin jest, no, że ja nie zamierzam tutaj się wycofywać z mojego dziedzictwa politycznego, jestem z niego dumny. Dobrze, no mogę jeszcze powiedzieć, że jak już jesteśmy przy tych tematach, no to pojawiła się też informacja w Gazecie Wyborczej chyba, że ktoś tam no właśnie złożył sprawę do prokuratury o delegalizację partii Razem jako tej partii komunistycznej. No ja ze swojej strony mogę powiedzieć, no, że trafiłem na Uniwersytet Historyczny jako trockista, jako przeciwnik Stalina. No i na tym uniwersytecie w czasie moich studiów na trzecim czy czwartym roku przez rok miałem zajęcia z magistrem Zandbergiem. Teraz to on już chyba awansował w tej hierarchii naukowej, no ale wtedy chyba był magistrem. No i miałem z nim zajęcia właśnie tutaj z historii społecznej. No efekt jest taki, no, że ja te studia historyczne opuściłem już jako zadeklarowany stalinowiec. Nie wiem, czy jest to wina Zandberga. Podsumowując doniesienia prasowe, no mogę powiedzieć tyle, no, że tutaj próbują dekomunizować Razem, która na swoich pochodach krzyczy hasło precz z komuną. Próbują dekomunizować właśnie KPP, która no, w swoim programie no, właściwie twierdzi, że można w sposób demokratyczny i tutaj zgodny z konstytucją wprowadzić komunizm. No, próbują dekomunizować portal 1 maja info i tam od razu ten Stalin znika. No, więc jestem troszkę zawiedziony. No, dlaczego nikt nie próbuje dekumanizować towarzysz Michał? No ale no, niezależnie od tego, czy ten Stalin na portal 1 maja info wróci, czy nie wróci, no ja tutaj deklaruję moją pełną solidarność z polskimi komunistami właśnie wokół kanału 1 maja info, tutaj z KPP. Oczywiście z Razem nie ma żadnej solidarności. No dobrze, a teraz już przejdę do treści filmu, który tutaj sobie zaplanowałem na dzisiaj. To znaczy, no od jakiegoś czasu no różne moje filmiki, właśnie te ekonomiczne, no to są bombardowane spamem z kanałem Prosta Ekonomia. No więc zadałem sobie trud i obejrzałem, no jak leci, tak wysłuchałem chyba z 10 czy 15 tych filmików, które tam jest. Więc tak właśnie, no tak słuchałem jeden po drugim, takie tam filmiki 5-10-minutowe. No i tutaj właśnie postanowiłem się no, odnieść do tego, no bo ten kanał Prosta Ekonomia, on przedstawiany właśnie, no co ty tutaj się wypowiadasz na tematy ekonomii, ty gówno wiesz, to jedyna prawdziwa szkoła ekonomii to jest właśnie, to jest kanał Prosta Ekonomia, pooglądaj to. No to właśnie poznasz prawdę, no i wtedy już przestaniesz pieprzyć te swoje bzdury komunistyczne. No więc tak, więc tam jest taki cykl, trzyodcinkowy póki co cykl właśnie dlaczego nie socjalizm. No i no troszkę się zawiodłem, to znaczy, no, że ktoś, kto mi tutaj te filmiki, te linki wkleja, no to no, zakładam, no, że jednak, no jeśli
jeśli wkleja te linki pod filmem, to znaczy, że ogląda te filmy, w każdym razie, że wie, jakie ja mniej więcej poglądy prezentuje. No, widać jednak, no, że niespecjalnie on rozumie moją myśl polityczną. No i też, a może nie rozumie myśli politycznej tej prostej ekonomii, no bo tam na tych filmikach, no to tam jest właśnie powiedziane, no, że oni, no, te filmiki, o których mówię, no to one dotyczą kwestii cen. I to jest właśnie dyskusja, no, jak powinny kształtować się ceny, i tutaj jest dyskusja, no, no z jednej strony między właśnie tymi, no, skrajnymi liberałami, którzy tutaj są z tego kanału Prosta Ekonomia, i oni dyskutują z przedstawicielami tak zwanego socjalizmu rynkowego. No i właśnie tam krytykują, no, że tam, gdzie jest socjalizm rynkowy, no to właśnie te ceny kształtowane przez państwo, to jest rzecz głupia, że tak nie powinno być, i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie oni na samym starcie na tym kanale Prosta Ekonomia mówią, że jakby, no, to nie dotyczy samego Marksa i Engelsa, bo ci pierwsi komuniści to w ogóle odrzucali kwestię istnienia pieniądza, więc jakby kwestia cen, no, ich nie dotyczy. No a ten mi tutaj wkleja te linki, wkleja i wkleja, więc ja tutaj, kolego, ciebie informuję, mnie socjalizm rynkowy nie interesuje. Mnie nie interesują jakieś tam absurdy Gierka, czy absurdy wszystkich innych, którzy usiłują jakoś tak łączyć właśnie, no, socjalizm z kapitalizmem, no właśnie tutaj szukać jakiejś trzeciej drogi, czegoś pośrodku, no. Ponieważ, więc tutaj właściwie w tym miejscu mógłbym skończyć ten filmik, powiedzieć, no, mnie to nie dotyczy, no, chcecie, żebym się do czegoś odniósł, no to znajdźcie filmik, który prezentuje właśnie tą komunistyczną ekonomię, a nie rewizjonistyczną. No ale ponieważ już tutaj wywiesiłem sztandar, no, usiadłem na kanapie, włączyłem kamerę, no to jednak coś powiem. Więc tak, no, pierwsza rzecz, do jakiej ja się odniosę, to jest ten argument, który tam często się pojawia. Więc oni w tych swoich bajeczkach ekonomicznych, oni za każdym razem, no, wychodzą z założenia, że, no, ilość dóbr jest skończona. No i z tego właśnie, więc ponieważ jest pewno dobro, którego ilość jest skończona, no to trzeba jakoś tak zrobić, no, żeby no, w sposób mądry to dystrybuować. No. Więc, no, ja się z tym w ogóle nie zgadzam. To znaczy, no, dla mnie dobra mają charakter nieograniczony. Żeby zrozumieć mój punkt rozumowania, no to trzeba wiedzieć, no, że jakby, no, komunizm nie jest systemem, który można wprowadzić sobie i tak ahistorycznie. Nie wiadomo kiedy, tam, nie wiem, w średniowieczu, a to my sobie wprowadzimy komunizm. No, czy jakoś tam na początku kapitalizmu, o, dobra, wprowadzamy komunizm, bo po prostu uważamy, że jest to najlepszy system, to tak. Nie, komunizm jest, no, no, po prostu jest jakąś taką esencją, kwintesencją rozwoju ludzkości. To jest komunizm. No i dlatego właśnie, no, komunizm jest możliwy do wprowadzenia tylko wtedy, kiedy, no, właśnie te środki, rozwój sił wytwórczych jest już na takim poziomie, no, że właściwie wszystko może być za darmo. No i teraz możemy to prześledzić na ilość różnych przykładach. No więc tak, no więc tam te filmiki Prostej Ekonomii, no to one właśnie tak starają się przedstawić, no, życie jakiegoś tam człowieka, jakie tam on ma wydatki i tak dalej, i tak dalej. Więc analizując, no, wydatki miesięczne przeciętnego człowieka, no, zastanówmy się, na co ten przeciętny człowiek wydaje pieniądze. Więc na przykład, no, jednym z elementów jest prąd. No więc prąd, no, w momencie, kiedy ten prąd powstał, no to, no, prąd powstawał jako tam jakoś tam, no, nie wiem, był potrzebny do tego węgiel, jakieś inne surowce, jakieś tam elektrownie, które ten węgiel produkowały. No więc, no, no, cena prądu była jakoś tam zależna od tych surowców wydobywanych, od tej pracy, która tam jest wkładana, i tak dalej, i tak dalej. No ale następnie, no, to doszło do gigantycznego rozwoju technologicznego i ten rozwój technologiczny, no, obserwujemy cały czas. No i ten rozwój technologiczny przekłada się na tworzenie różnych paneli słonecznych, na tworzenie wiatraków, na tworzenie różnych tam technologii
wzdłuż właśnie wybrzeży, tutaj, no, tam gdzie są jakieś morza, oceany czy coś, że są różne zapory na rzekach i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, jeśli my sumujemy wszystkie te elementy, jak prąd może być produkowany, czyli słońce, wiatr, fale, spadek wody i pewnie jeszcze 20 innych technologii, które możemy dodać, no to można sobie wyobrazić taką sytuację, no, że po prostu stworzenie pewnej liczby tych wszystkich inwestycji tworzących źródła energii elektrycznej w sposób odnawialny i nieograniczony, one doprowadzą do tego, no, że właściwie taki prąd będzie czymś darmowym. Jeśli my to przeanalizujemy przykład energii elektrycznej we Francji, no to cena tej energii elektrycznej we Francji, no ona całkowicie, zupełnie jakby ma charakter sztuczny. To znaczy, no we Francji większość energii elektrycznej jest pozyskiwana z atomu, no i ten atom, znaczy tam właśnie te elektrownie atomowe, no to one pozyskują surowiec właśnie, ten uran to pozyskują z kopalni w Afryce, głównie w kraju Niger, no i tam oni to pozyskują za bezcen. Więc oni ten uran pozyskują za bezcen, więc produkcja energii elektrycznej we Francji jest bardzo tania, co nie zmienia faktu, że ona jest droga. No ale jak już mówimy o Francji i teraz mówimy o kolejnym takim elemencie, za który się często płaci, no to są drogi. No i często jest tutaj ostatnio taki duży most gdzieś tak w centralnej Francji, zapomniałem jego nazwę, ale jeden z większych mostów na świecie. No i ten most właśnie został wybudowany przez jakąś tam firmę prywatną. No i dlatego ten most jest płatny. No, że tam jest jakiś taki kontrakt, że załóżmy chyba na 50 lat. No więc, że przez 50 lat, no to ten koncern, który to wybudował, będzie pobierał opłaty za ten most, a później ma to się stać właśnie przejść na własność państwa i ma być darmowe. Więc my możemy sobie wyobrazić taką sytuację, no, że po prostu no, państwo przeprowadzi ileś różnych inwestycji i to jest jakby ta ilość inwestycji jest skończonych, to znaczy, no, że trzeba wybudować ileś tam tych różnych dróg, ileś różnych sieci kolejowych. No i jakby no, docelowo chodzi o to, no, że później przechodzi to na własność społeczeństwa, jest całkowicie bezpłatne. No oczywiście, no tutaj jak poruszyłem jakby kwestię tych dróg, no to jakby rzecz ma się zupełnie inaczej, to znaczy, no, że o ile teoria jest taka, no, że burżuje budują, później tam przez kilkadziesiąt lat pobierają pieniądze, no a później przechodzi to na własność państwa, no de facto, no to rozwój tych sieci autostrad we Francji, to on wyglądał zupełnie inaczej, że one zostały najpierw zbudowane przez państwo, a później zostały sprywatyzowane i no, koszty poniosło społeczeństwo, a zyski należą do osób prywatnych. No ale nie zmienia to faktu, no, że możemy sobie wyobrazić sytuację, że te wszystkie drogi, te wszystkie mosty, te wszystkie tunele, że one będą kiedyś bezpłatne. No to nie jest przypadek, no, że w tej prostej ekonomii wszystkie te przykłady ekonomiczne, one są proste. One pokazują jakąś gospodarkę no, w fazie tworzenia, że tam no, jest jakaś, nie wiem, jakieś prymitywne przykłady, że jakiś, nie wiem, człowiek mieszka na bezludnej wyspie i łowi rybę przy pomocy dzidy. No, z punktu widzenia takiej gospodarki, oczywiście tak, no, niemożliwe jest wprowadzenie systemu każdemu wedle potrzeb i w ogóle no, takiej wymiany tych dóbr no, bez pieniądza. Komunizm jest zaprzeczeniem no, tego społeczeństwa, które tam zostało przedstawione. Komunizm jest systemem, gdzie no, wszystkie możliwe dobra, które możemy sobie wymyślić, no, będą produkowane w takiej ilości, w jakiej potrzeba i dlatego nie ma żadnego powodu, dla którego należałoby za nie płacić. One wszystkie mogą być dostępne dla ludzi. No cała ta właściwie, cały ten mój wywód, no ja go nie chcę tak niepotrzebnie rozwlekać, bo wydaje mi się, że rzeczy, o których mówię, no są dla użytkowników internetu jakoś tam do ogarnięcia. No ale jednak, no powtórzę, no, że
No ja mogę podać taki przykład jakby ze swojego dzieciństwa, no, że jak przychodziłem do babci, no to niezależnie jaka to była pora roku, zawsze tam coś musiałem zjeść, no. Że przychodziłem chyba, nie wiem, w czerwcu, to mówię, a bo truskawki, bo teraz jest sezon na truskawki, a tam, nie wiem, na jesieni, a to jedz jabłka, bo teraz to są jabłka. I tak zawsze był na coś sezon i zawsze coś musiałem jeść, nie zawsze miałem ochotę na to. Więc, no ale zawsze coś tam było właśnie takiego sezonowego. No więc no, ja dzisiaj jak chodzę no, na zakupy no, do supermarketu, no to ja wszystkie te towary właśnie owocowo-warzywne, to ja mogę kupić no, każdego dnia, każdej pory roku. To nie ma żadnego. No właśnie, no, mogę kupić truskawki, kiedy chcę, mogę kupić jabłka, kiedy chcę. No po prostu to, co się zmieniło w ciągu ostatnich tam kilkunastu lat, no nie wiem, czy to jest sprawa tylko dlatego, że ja po prostu przeprowadziłem się z jednego kraju do drugiego, no ale chyba ogólnie no, na świecie doszło do jakiejś rewolucji technologicznej. W przechowywaniu żywności. Po prostu na dzisiaj możemy sobie bez żadnego problemu wyobrazić po pierwsze produkcję no właśnie warzyw, owoców, no także w zimie właśnie w różnych szklarniach można to produkować. Po drugie można to przechowywać w różnych chłodniach. No. To, co tutaj warto podkreślić, nad czym należy się zastanowić, to no, kluczową sprawą jest wyższość właśnie gospodarki komunistycznej nad gospodarką kapitalistyczną. No i my to możemy przeanalizować no, na przykładzie wielu różnych absurdów, jakie mają do czynienia, z jakim mamy dzisiaj do czynienia właśnie w gospodarce kapitalistycznej. Więc mamy na przykład kwestię telefonów. Więc telefony, że tam co kilka miesięcy musi wyjść nowy model tych telefonów. I tak, no, po pierwsze więc no, telefony i różne inne rzeczy elektroniczne, one mają tam w sobie zapisaną jakąś no, zaprogramowaną datę w miarę krótkiej śmierci, więc taki telefon to tam może działać 2, 3, 4 lata, no a później on programowo po prostu się psuje, tam zaczyna zamulać coś tego, no po prostu no nie jestem w stanie tego przedstawić technicznie, co dokładnie tam się dzieje. Gdybym wiedział, to bym sobie no, poradził z tym, no ale no, ewidentnie no, i komputery, i telefony, i no, każdy, kto tam, nie wiem, no, kupił coś i sobie myśli, a dobra, no to ma gwarancję tyle i tyle lat, to posłuży. Nie no, dzisiaj jakby celowo od jakiegoś czasu no, te rzeczy, które kupujemy, nowoczesne właśnie, gdzie są elementy elektroniki, to one mają celowo wpisaną w sobie no właśnie datę śmierci, tylko po to, żeby sztucznie właśnie ciągle produkować. No więc od strony zaspokajania ludzkich potrzeb jest to całkowicie bezsensowne. Więc możemy sobie jak najbardziej wyobrazić sytuację, że po prostu no, wyprodukuje się jakiś tam jeden model telefonów i te telefony no, będą na tyle jakby dobre, no, że no, przynajmniej no, tym się one będą różnić od dzisiejszych telefonów, no, że będą miały te wszystkie same opcje, tylko no, nie będą... No, przy założeniu, że oczywiście w ciągu tych dwóch lat ktoś tam nie rzuci tym telefonem, nie rozbije mu się ekran i coś tam się z nim nie stanie. No to można sobie wyobrazić człowieka, który no, normalnie o ten swój sprzęt elektroniczny dbał i po prostu no, co zrobić, no, że po dwóch latach nagle on mu zaczyna zamulać i to się do niczego już nie nadaje. Problem z dzisiejszą gospodarką kapitalistyczną, no, w której właściwie można wyprodukować wszystko w każdej ilości, no, to ten główny problem no, dzisiejszej gospodarki kapitalistycznej to jest no, wyznaczenie tego, co jest dzisiaj luksusem. No, bo kiedyś to było jasne, no, że po prostu no, jest podział klasowy, no, są biedacy, są bogaci, no, ci bogaci mają dużo, ci biedacy nie mają nic. No i po prostu właściwie, co by ci bogacze nie posiadali, no to jest przedmiotem luksusu. No dzisiaj, no to te granice zanikają. No. Poza, załóżmy kwestią no, tej sztucznej różnicy tam liczby zer na koncie, gdzie tutaj ta różnica ewidentnie jest. No i oczywiście poza kwestiami, nie wiem, mieszkaniowymi, że ten może mieszkać właśnie w jakiejś tam... ekskluzywnej dzielnicy. O, to już jakby fakt, no, co to jest ekskluzywna dzielnica, to też jest jakby oddzielny temat. No, no ale w tych rzeczach takich no, dostępnych, użytkowych, no, no to
No to, no nie wiem, no kiedyś takim wyznacznikiem luksusu to był telefon. No dzisiaj każdy ma telefon. Więc dzisiaj, no to nie wystarczy powiedzieć, o, ja mam telefon komórkowy. Dzisiaj to się trzeba, jeśli ktoś chce właśnie zaszpanować, no to musi mówić, że albo ja kupuję każdy najnowszy iPhone, no, że mnie stać na to, żeby kupić coś tego. No ale to tutaj bardziej chodzi właśnie o zaspokojenie jakiegoś tam ego tego człowieka, niż o realną wartość użytkową. Kontynuując te przykłady, no ja mogę powiedzieć o sobie, no, że mam samochód Citroen właśnie z roku 2002, no, na dieslu. No i ten samochód jest, no kupiłem go 1,5 roku temu, był w bardzo dobrym stanie, dość tanio go kupiłem. No w każdym razie samochód całkowicie niezniszczony, tam no... Właściwie z tyłu tego samochodu, tam gdzie są fotele dla pasażerów, tam chyba w ogóle nigdy nikt nie siedział, to jest właściwie jak nowe. No dobrze, no więc tym samochodem przejechałem rok temu do Polski. Przejechałem do Polski z powrotem, przez Czechy wracałem, więc tutaj łącznie zrobiliśmy wycieczkę na 4000 km chyba. Żadnego problemu z tym samochodem nie było. No, ostatnio się dowiedziałem, że w Niemczech zamierzają tutaj robić w najbliższym czasie zaostrzenia przeciwko samochodom właśnie na ten diesel. Że teraz w niedalekiej przyszłości dwa miasta zamierzają tutaj całkowicie zakazać wjazdu takim samochodom do miasta właśnie. No, a później być może w ogóle przejazd takim samochodem przez Niemcy no będzie no, zabroniony. No ja w każdym razie ten mój samochód, jak mówiłem, no, jest w bardzo dobrym stanie. No, na autostradzie to tam mogę spokojnie wyciągnąć, nie wiem, chyba ze 160 czy 170 km na godzinę, więc się jedzie, super jest. No, tylko co ja mam zrobić, kiedy no, załóżmy za 1,5 roku czy za 2 lata nagle nie będę mógł dojechać do Polski właśnie przez Niemcy. No, dla tych, co znają geografię, no to no, ominięcie Niemiec w drodze do Polski jest właściwie niemożliwe, więc no, jeśli bym chciał pojechać do tej Polski na wakacje, na wycieczkę, no to albo samolotem, albo po prostu będę musiał kupić jakiś inny samochód. I to jest właściwie no, jedyny tutaj argument, po co właściwie to wszystko się dzieje. No bo że no, większość tych rzeczy, jakie w tej chwili no, w tym kapitalizmie, że jak myśli, mamy kryzys nadprodukcji, że ludzie po prostu, jeśli kupią raz jakiś przedmiot, no to zazwyczaj czekają do momentu, aż ten, dopóki ten przedmiot się do czegoś nadaje, to nie muszą tego przedmiotu kupować jeszcze raz. Więc ja, dopóki ten mój samochód będzie działał, dopóki będę mógł nim robić zakupy, jeździć do pracy i właśnie wykorzystywać na jakiś tam swój użytek, no to wiadomo, że nic mnie nie będzie zmuszać do tego, żebym ja zmienił samochód. No i ponieważ takich ludzi jak ja jest dużo, no a no to właśnie tutaj no administracyjnie jakoś tam pod groźbą jakichś mandatów będą próbować właśnie ludzi takich jak ja, robotników, których nie stać na nowe samochody, no do tego, no, żebyśmy my jakoś tam się przyczynili do zwiększenia zysków tych korporacji samochodowych, no to jesteśmy zmuszeni do tego, żeby kupować nowsze samochody. No, jakby robi się to niby pod pretekstem ekologii, no ale ten argument ekologiczny łatwo obalić, no, że tutaj jeśli na przykład w Paryżu jest teraz taka, no, są naklejki właśnie od 1 do 5, 1 to jest samolot ekologiczny, 5 to jest właśnie ten samochód nieekologiczny, no to no, mój samochód ma 4, a więc no, wtedy, kiedy pojawia się jakiś smog, alarm smogowy w Paryżu, to ja mam zakaz wjazdu do Paryża moim samochodem. Być może do Paryża też niedługo, w ogóle już na trwale nie będę mógł wjeżdżać. No ale no,
Te samochody, które, no, jakieś takie nowe samochody sportowe, które tam przecież spalają znacznie więcej niż ten mój samochód. No ale, więc tutaj nie chodzi o to, ile ten mój samochód pali, tylko chodzi o to, no, że po prostu, żeby, no, penalizować tych ludzi biednych, no, że no, to nie może tak być, że ci biedni to są takie cwaniaki, że oni sobie kupują stare, używane samochody, no, że. Bo my cały czas musimy mieć tą płynność, cały czas musimy produkować i cały czas ludzie muszą kupować nowe. No. Ja sobie wyobrażam komunizm jako taki system, gdzie właśnie no, jest jakiś taki gigantyczny wkład państwa inwestycyjny, żeby ileś rzeczy, które trzeba wybudować, to zbudować. No i po kolei, jak te rzeczy są budowane, to one są częścią, no, przechodzą na własność obywateli. No i oni to mają za darmo, no. I to wcale nie musi wyglądać tak, no, że właśnie ci obywatele tu mieszkają w jakichś tam, no właśnie, jakichś wielkich blokach z jakąś tam jedną toaletą na piętro, czy jedną toaletą w ogóle no, na cały blok. Nie, no, my możemy sobie wyobrazić właśnie, że każda rodzina robotnicza posiada mieszkanie, przyzwoite mieszkanie w jakimś właśnie małym bloku, gdzieś tam w miejscu, w którym pracują. Możemy sobie także wyobrazić, że każda rodzina robotnicza posiada sobie jakąś daczę gdzieś tam na wsi, gdzieś tam w miejscu, gdzie można odpocząć. I od strony technicznej dla państwa socjalistycznego wybudowanie no, iluś tam różnych domów, iluś tam różnych takich domków letniskowych nie jest żadnym problemem. Niepotrzebnie przedłużam ten film, no bo właściwie tutaj nie ma o czym mówić. No ja tak cały czas mówię, właściwie wychodzę z założenia, że każdą rzecz możliwą, jaką sobie wymyślimy, wszystko można wyprodukować w nadmiarze, a wszystko to możemy wyprodukować za darmo, znaczy dać ludziom za darmo, dlatego, no bo ta podstawowa rzecz do produkcji, czyli prąd, jest za darmo. Pochodzi ze słońca, pochodzi z wiatru, pochodzi z różnych tam właśnie fal wodnych. No a ta energia elektryczna no, jest podstawą i do tego, żeby woda była za darmo, no bo jeśli mamy energię, jeśli mamy prąd za darmo, to my dzięki temu prądowi jesteśmy w stanie no, na przykład wziąć wodę z oceanu i tam ją odpowiednio podgrzewać, filtrować, robić jakieś wynalazki z tą wodą, to co robią w Arabii Saudyjskiej i w Izraelu, i z wody morskiej produkować wodę pitną. No i mając właśnie za darmo wodę pitną w nieograniczonej ilości, jesteśmy w stanie tworzyć rolnictwo w nieograniczonej ilości. No właśnie, jeśli mamy prąd i mamy wodę, to możemy tworzyć szklarnie, możemy tworzyć różne takie właśnie szklarnie piętrowe, gdzie właściwie no, budynki, które mają 300-400 metrów wysokości, przeznaczone tylko i wyłącznie do produkcji warzyw, właśnie pod jakimiś świetlówkami, jakieś. Wszystko to możemy produkować jakby od strony wyżywienia ludzkości i nie ma żadnego problemu. Co technologia jest. No, zresztą człowiek, który się przejdzie po supermarkecie i widzi cały no, obfitość tego towaru, no to problemem nie jest produkcja, problemem jest dystrybucja. No ale dobrze, no bo tutaj jakby najłatwiejszą obroną jest atak, no więc ten kanał Prosta Ekonomia, on krytykuje te ceny w tych krajach socjalistycznych właśnie, które, no ja mówię, że to nie jest system, z którym ja się utożsamiam, ale mimo wszystko, no mogę podjąć się obrony tego systemu poprzez krytykę właśnie tego, co tutaj, no, systemu cen w gospodarce kapitalistycznej. Więc, no, tak jak te ceny, no, właśnie, no, te ceny w krajach realnego socjalizmu były sztuczne, tak, no, nie oszukujmy się, no, ceny w krajach kapitalistycznych też są sztuczne, no. No i ja tutaj mogę dać przykład mojej żony, która właśnie no, jest troszkę uzależniona od zakupów przez internet, więc ona lubi właśnie, ma w tej chwili wgraną jakąś tam aplikację dotyczącą ciuchów. No i tam ma kilka aplikacji. Jedna właśnie z tych aplikacji to dotyczy ciuchów używanych,
A druga z kolei tam aplikacje, to są te aplikacje tych Amazonów, Zalando czy coś tam. No w każdym razie, no wiele razy, no właśnie tam nawet z nudów, no to nie żeby tam potrzebowała tych ubrań czy coś, no bo w końcu no tam wszystkie możliwe ubrania, jakie sobie kobieta może wyobrazić. No, czy jakieś tam wiosenne, czy zimowe, czy tam, nie wiem, jakieś wyjściowe. Wszystko to ma i to ma w nadmiarze, więc przeglądając te aplikacje, to nie wynika to z jakiejś tam, no, realnej potrzeby zaspokajania właśnie tych potrzeb, no tylko ona to przegląda po prostu z nudów, no. I to jest na zasadzie takiej, no, że właśnie tam, no, jak widzi jakiś towar, no, tani, no to ona go kupuje, no. I no, że właśnie, no, tam przychodzi jakaś paczka, no to ja mówię, o, po co znowu to kupiłaś, coś tego. I tam, no to za każdym razem odpowiedź jest ta sama. A nie, bo to była promocja, a nie, bo to super okazja, a nie, bo to nie kosztowało 50 euro, tylko 7 euro, a nie, bo zobacz, co tutaj jest takie super rzeczy używana. Dziewczyna to kupiła za 300 euro, ja to kupiłam za 15 euro. No jakieś takie, no, rzeczy z kosmosu, no wiadomo, że no podawanie tej ceny niby rynkowej. To jest taki trik marketingowy, no, że zawsze się mówi, że tutaj ja mam super towar, który kupiłam za tyle i tyle, a tobie mogę sprzedać właśnie ten towar promocyjnie. No ale no już sam fakt, no właśnie takiej, no nie wiem, no ja na logikę, gdybym miał przeanalizować, no dlaczego tak się dzieje, no, że te ceny tych ubrań, no to właśnie, nie wiem, nowe ubranie gdzieś tam w jakimś takim drogim sklepie, gdzieś tam w centrum Paryża, to może kosztować kilkaset euro, a później to same ubranie już tam, nie wiem, jak się skończy odpowiedni sezon, to tam w jakiejś promocji można kupić, no nie wiem, nawet po obniżce 80%. No. Więc no, gdzie tu jest jakakolwiek logika, no, że ta sama rzecz, no, jednego dnia kosztuje 300 euro, następnego można to kupić za 25 euro. No, więc łatwo jest krytykować, no, właśnie politykę cen w realnym socjalizmie, że tam nie ma sensu. No, ale czy w czymś takim jest sens? Może ja tutaj właśnie poproszę jakiegoś specjalisty od kapitalistycznej ekonomii, żeby mi to wytłumaczył. No, dlaczego jest tak, że raz jest, kurde, no, jakiś płaszczyk kosztuje 300 euro, a kilka dni później można go kupić za 25. To znaczy, no, tak jak ja to rozumiem, no to i tak, no, nie kosztuje ani 300 euro, ani 25 euro, tylko no, realna cena to tam koszt wyprodukowania tego w Bangladeszu i przywiezienie tego do Francji. To pewnie jest, nie wiem, jakieś kilka euro, a cała reszta to jest po prostu sztucznie wykreowana tutaj wartość przez kapitalistę, który po prostu, no, myśli, że uda mu się to wcisnąć za 300. Nie udało mu się to wcisnąć za 300, to później obniża ceny, aż w pewnym momencie jest po prostu w sytuacji jakiejś takiej podbramkowej, że on koniecznie musi ten magazyn opróżnić, no bo już tam pojawia się nowy towar, który znowu też będzie chciał wciskać jakimś tam naiwnym kobietom właśnie za 300 euro. No więc on już jakby, no, woli to opchnąć za te właśnie tam, nie wiem, po promocji 80 czy 90%. Niż wyrzucić na śmietnik. No. Tego typu właśnie pytań i odpowiedzi w tych filmikach Prosta Ekonomia nie znajdziemy. No, tam, no, za każdym razem, no, mamy do czynienia właśnie z jakąś taką produkcją prymitywną. No a to, co tutaj jakby, no, przedstawiłem, no, to już jest, no, polityka wielkich sieci handlowych, no, i ich problemów, no właśnie. No, dla nich największym problemem jest to, że po prostu co kilka tygodni musi wejść jakaś nowa kolekcja, jakaś nowa moda, jakaś tutaj nowa kampania reklamowa. I oni, no, no już wystarczająco dużo na jakiejś tam kampanii reklamowej zarobili, więc no, cała reszta jest przeznaczona na straty. Oni są w stanie jakby zalać rynek, no, towarem po cenach promocyjnych. No w każdym razie zgodnie ze schematami tej prostej ekonomii, gdzie jest jakiś tam drobny ciułacz, który coś odkłada,
No to w pewnym momencie, jak tutaj, no po prostu, no on no jest w stanie rywalizować z jakimś tam sklepem, że załóżmy sklep ekskluzywny sprzedaje towar za 300 euro, ten tutaj bohater z prostej ekonomii będzie tutaj rywalizował i będzie miał za 250 euro, więc jest jakaś podobna tutaj liczba. A w pewnym momencie ta sieć, no właśnie obniża cenę do 25, no. No to no, takiego drobnego ciułacza, no to po prostu to jest knockout, no. No dobra, więc no właściwie temat już mógłbym podsumować, no. Tylko jeszcze jedno takie pytanie, no właściwie po co ten cykl prosta ekonomia jest? No bo tam, no to tak właściwie między wierszami trzeba czytać, bo to oni tam no, kamuflują, o co im tak naprawdę chodzi. Tam jest przedstawione po prostu tak, no, że istnieją jakieś takie dobre reguły kapitalistyczne, które nie są dzisiaj respektowane i głównym punktem ataku nie są wcale komuniści i głównym jakby punktem ataku no, jest obecne państwa kapitalistyczne z tym, że rząd kradnie poprzez podatki, poprzez właśnie emisję pieniądza, inflację, jakieś tam rzeczy. Więc to nie my jesteśmy w ogóle adwersarzem tego ataku, no ale gdzieś tam no, komuniści się pojawiają, czy socjaliści się pojawiają jako taki epitet, że jak oni chcą skrytykować właśnie no, obecny kapitalizm, to oni mówią, bo to wcale nie jest kapitalizm, bo to jest socjalizm. No ale więc oni kamuflują swoje interesy, no ale te interesy wychodzą. No, że w każdym razie chodzi tutaj o interesy kapitalistów, którzy no, dążą do obniżenia własnych zysków, znaczy do obniżenia kosztów własnej produkcji. No i tam jest taki filmik dotyczący polskiego kapitalizmu. No i ten filmik dotyczący polskiego kapitalizmu zaczyna się od tego, że jakiś tam chłopak chce zostać zatrudniony, no i on nie może zostać zatrudniony, no bo właśnie on chce zostać zatrudniony za 500 zł. Bo on po prostu nie tak właściwie to nie chce zostać zatrudniony, on to potrzebuje, nie potrzebuje pieniędzy, bo mieszka u rodziców i wszystko ma za darmo, ale on chce właśnie mieć na pieniądze na kieszonkowe i on potrzebuje doświadczenia, żeby się czegoś nauczyć w tej pracy, żeby mieć to doświadczenie, żeby później jak szuka pracy coś. No i on przychodzi do tego burżuja, a on mówi, słuchaj, ja cię nie mogę zatrudnić za 500 zł. Ja ciebie, no bo pensja minimalna to jest 1750 zł brutto, a to mi się nie opłaca, bo ty nic nie umiesz, więc ja cię nie zatrudnię za tą pensję minimalną, a więc cię w ogóle nie zatrudnię. No więc no, tutaj no, w taki zakumulowany sposób no, oni tłumaczą, no, że jakby ich celem jest zniesienie płacy minimalnej i ich celem no, jest wprowadzenie, no, powrót do takiego układu, no, że właściwie no, ludzie w Polsce pracują za te 500 zł miesięcznie. Więc tutaj pod takimi ładnymi słówkami, że oni się właściwie troszczą o dobro obywateli, to tak naprawdę mamy tutaj do czynienia ze zwykłą chciwością właśnie kapitalistycznych pasibrzuchów. No ale dobrze, no jeśli jest tutaj, no właśnie wcześniej pojawiały się różne tutaj ataki, prośby, no żebym się odniósł do tego kanału Prosta Ekonomia, więc teraz jak już wiem o co chodzi, troszkę tych filmików obejrzałem, no to czekam na jakieś pytania, no bo teraz to już przynajmniej wiem, bo wcześniej to po prostu nie miałem na to czasu, no a teraz no jeśli ten filmik kończę w tym momencie, a jeśli macie jakieś pytania, czy chcecie dalej bronić tej prostej ekonomii, to bardzo chętnie, no bo to jest no, jak chłopiec do bicia, no właściwie. Każdy filmik jest tak głupi, no że no, nie trzeba jakiejkolwiek wiedzy ekonomicznej, no po prostu na zwykły rozum, no to jest taki stek bzdur, no ale podejmuję wyzwanie, czekam tutaj na pytania.